mu ja nie wiem. Jakiś ty nieczuły. Przecież powiedziałem ci, Aniele. Naprawdę musisz iść na ten głupi ślub? Muszę, kochanie, skarby, muszę. Mogę cię odprowadzić? Co to za pomysły? Przyjadę do ciebie gdzieś po teatrze. Musisz gdzieś przecież być w teatrze. Nie pójdę. Co to za pomysły? Ja muszę ubrać się w frak. Franc! Czego chcesz? Wszystko przygotowane. Frak, biały krawat, ślubny... O, tak! W tej chwileczce. Słuchaj, kochana Ilonko, w takim razie będę dziś wieczór po teatrze, tak? Wszystko gotowe, jaśnie panie. Dobrze. A więc dziś wieczór? Tak. Będę czekał na ciebie przy wyjściu dla artystów. Tylko się nie spóźnij. Kiedyś czekałam na ciebie całą godzinę po przedstawieniu. Doprawdy? O! Masz jakiś nowy obraz, Anatolu? Tak, podoba ci się? Przywiozłeś go sobie? Jak to, skąd? No, z tej twojej podróży. A, z podróży? Nie. To prezent. Anatolu? Co takiego? A gdzie ty właściwie byłeś? Mówiłem ci. Zapomniałam. Byłem w okolicy Czech. O, a coś ty w Czechach robił? Nie w Czechach byłem, tylko w okolicy Czech. A, pewno na polowaniu. Tak, strzelałem zające. Przez 6 tygodni? Tak, bez przerwy. A dlaczego ze mną się nie pożegnałeś? Nie chciałem cię zasmucać. Chciałeś mnie porzucić. Głupstwa! Raz już próbowałeś. Próbowałem, ale mi się nie udało. Co? Kocham cię. Niestety! Co? Niestety! Bardzo jesteś odważny za zamkniętymi drzwiami. Niestety! Cóż to ma znaczyć, Anatolu? Że tak nie może być wiecznie. Co? To nie może trwać wiecznie! Ha, ha! Co? Ha, ha, ha! Drzwi! Nie, skarbie. Kochasz mnie i nie zdołasz mnie porzucić. Jesteś przekonana, że na wieki będę leżał przy twoich stóp? Nigdy się nie ożenisz. Oszalałaś. Myślisz, że ja cię komuś oddam? Kiedyś chyba będziesz musiała. A kiedyż to? Gdy się ożenię. A kiedy to nastąpi, skarbie? Kiedy? Niedługo, kochanie. Kiedy? Przestań walić drzwi, za rok będę już od dawna żonaty. Idiota. Mógłbym zresztą ożenić się już za 2 miesiące. O, pewno tam już narzeczona na ciebie czeka. Właśnie, już czeka. Nie śmiej się, a za tydzień się żenię. Ilona, nie śmiej się. Nie śmiej się. Kiedy się żenisz? Dzisiaj. A więc to prawda. Jak widzisz? Podły! Ilono! Czy pani oszala? Ludniku! Oszuście! Ale to będzie piękny ślub! Ja wam podam! A dwie! Idioko, Ilono! Ilona! Spokój się! Tylko ja... Ilona! No powiedz, czy to warto się żenić, kiedy człowieka tak kochają? Jaśnie panie, powóz zajechał. Zajechał. Ilona! Idź. Muszę. Ale ty licz na mnie, idź już. Tak się boję. Idź! Pa! Ilono? Gdzie ten ślub? To nieważne. Muszę tam pojechać. Cóż to za pomysły? Jak on mnie oszukał, okpił. No takie jest życie, Ilono. Skończ pan z tymi prezesami. Pani się pocieszy.
Najważniejsze, żeby to nie pani była zdradzana. Do pani może powrócić, a tamtą opuścić. O! Pani jest szlachetna. Szukam zemsty. Pani jest z tych, co to gryzą, gdy kochają. A tak, tak, tak. Uosobienie kobiecości, szukające na nas zemsty. Tak, tak, tak. Ja mam tylko tyle czasu, żeby odwieźć panią do domu. Proszę pożegnać te ściany. Nie, drogi Maksio, nie pożegnam. Ja tutaj wrócę. Pani się zdaje, że jest pani demonem. Pani jest tylko kobietą. Do zobaczenia. Tęsknota chodzi nader różnymi drogami. U nas i u kobiet. Ja każdą z nich pytałem, czy nikogo nie kochałaś przede mną? A każda z nich pytała, czy nikogo po mnie już kochać nie będziesz. My zawsze chcemy być ich pierwszą miłością. One naszą ostatnią. Tak, tak. Znasz tę Anet, która chodzi z tym skrzypkiem? Urocza. I? Ten skrzypek Flider jest młody, miły, zdolny, a ja no młody już nie jestem. Niemal siwy. A co z tą Anet? Kokietuje. Spaceruje z tym chłopakiem, tak uczepiona jego ramienia, jak to zwykły robić młode kobiety. Oczy pełne zachwytu, ogłupiałe, niemoralne. Mijam ich i oczy jej nie są już zachwycone, ani ogłupiałe. Wpatrują się we mnie. Słodko, sprytnie. Tylko niemoralne są nadal. Uważasz, że Anet udaje, że jest zakochaną? Ale jest nią. Kobiety nawet nie tak często kłamią. Po prostu prawdy zmieniają im się z minuty na minutę. Zdaje się, że skończyła się nasza samotność. Słyszysz? Pędzą tu. Ile tych powozów? Dwa? Trzy, Boże, ale pędzą. Znajomi? Dobry wieczór, panom! Dobry wieczór! Kto to? Baron Eagle. A w tym ostatnim Berta. To ona jeszcze się bawi? Jeszcze. Trwa to już od 20 lat. Ma zdrowie. Inne kobiety rozpoznałeś? Nie całkiem. Ten Baron Eagle. Żyje sobie, co? Spotykasz go? Denerwuje mnie strasznie. Z nim można rozmawiać tylko po pijanemu. A ja nigdy nie byłem pijany. Dobry wieczór. Rozpoznałem was już z daleka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aż tu trzeba przyjechać, żeby cię dopaść. Nie trzeba. A gdzieś ty się skrył właściwie? Podróżowałeś? Tu siedziałem. A więc stałeś się pustelnikiem? Zostałem pustelnikiem. O, on chce przez to powiedzieć, że był nim zawsze. Zrozumiałem. Ależ mój drogi, cóż to za kpiny? Dawniej przecież byłeś wesoły i z pewnością nadal taki jesteś. Nigdy nie byłem wesoły. Nie? To dziś masz okazję. Słuchajcie, nawet nie wiecie, kto tu przyjechał. Prócz Berty oczywiście, bo ona jest zawsze. Słuchajcie, jest... Juliet. Ta francuska? Tak, tak, wyobraźcie sobie. A on, ten jej on, wyruszył w podróż dookoła świata. No, wygodnie mieć takiego amanta. Mój Boże, kobieta potrafi nas zdradzić, nawet gdy wyjedziemy gdzieś tylko za miasto. Masz rację, masz rację. On chce przez to powiedzieć, że kobiety wykorzystują każdą okazję. Zrozumiałem. Ale się nie roześmiał, a z dowcipów trzeba się przecież śmiać. Więc co ja mówiłem? Aha, Juliet. Potem róża, która teraz okropnie nosa zadziera. To moja zasługa, że w ogóle zechciała z nami pojechać. A nie pytasz mnie, czemu ona tak teraz nosa zadziera? Nie. I ty też nie chcesz wiedzieć? Owszem, dlaczego? Dlaczego? Dokładnie nie wiadomo. Krążą tylko domysły. Jakaś korona arystokratyczna. Uuuu. Prócz tego jest z nami panna Haniszek.
Całkiem nowa, dopiero ją lansują. Tak, to okropnie brzmi. To prawdziwe nazwisko. Imię ma jeszcze okropniejsze. Zgadnijcie, no. Barbara. I w dodatku nie ma dotąd żadnego nom de guerre. Dziś chyba ją ochrzcimy. Tak, wyobraźcie sobie. Chciałbym poznać dotychczasowych jej amantów, którzy musieli używać takiego jej imienia. Ten biedny Fritz Walter, którego ma teraz, też nie znalazł dotąd żadnego innego i lepszego dla niej imienia. Biedaczysko. I nadal musi wołać na nią. Barbara! Barbara! No, co? Może nie dość eleganckie dla ciebie to towarzystwo, te kobiety? A czym one w ogóle dla was są? Człowiek gotów uwierzyć, żeś kochał całkiem inne kobiety niż my, zwykli śmiertelnicy. Pewnie, bo to ja je kochałem. Ty i tobie podobni w każdej kobiecie szukacie kokoty. A ja w każdej kobiecie szukałem kobiety. Stąd wniosek, że ja nie musiałem szukać tak długo. A może znajdzie się choć jedna, która cię zainteresuje. Pa panna Haniszek. Nie. Dziewczyna piękna. Piękna i młodziutka. I pierwszy raz jest dzisiaj lansowana. Sama? Nie, z tym skrzypkiem. Z kim? To Flider, skrzypek z opery. Anet. Tak. Pozdrów ją ode mnie. Więc i to cię nie nęci? Poczekaj, następnym razem przywiozę ci autentyczną dzielicę. Sam sobie znajdę. Ba, niekiedy masz chyba z tym pewne problemy. Zawsze trzeba coś wybaczać. Nawet gdy się jest pierwszym? Tak, zwłaszcza gdy się jest pierwszym, trzeba wybaczać. Trzeba wybaczać samemu sobie. No to ja chyba pójdę z tobą w takim razie. A zatem do widzenia, melancholijny mój Anatol. Barbara, Anatolu! Panie Anatolu, pan chce odejść? Posłano mnie po pana. Więc jest pani tutaj, z tymi ludźmi. A czemu pan taki smutny? Smutny? Czemu pan nie chce do nas przyjść? Tam tak przyjemnie, a byłoby jeszcze przyjemniej, gdyby pan przyszedł. Nie rozumiem, jak można nieść własne szczęście między ludzi? Jest pan taki sam jak on. Jak to? On też tego nie rozumie. Aha. Ciągle chce tylko, żebyśmy byli sami we dwoje. To przecież zrozumiałe. Wie pan, niekiedy chodzę z nim na spacery, bo ja lubię przyrodę. Tak? Bardzo. Ale ludzi też pani lubi, prawda? I wesołe towarzystwo, gdzie można popić i pośpiewać. Nawet wolę. Powiedziała mu to pani? Co? Bardzo cię kocham, ale chcę się bawić. To jest tak zawsze. I o wszystko jest zazdrosny. Czasami nawet śmiać mi się nie pozwala. To niechże pani śmieje się teraz, gdy on nie słyszy. Nie, teraz nie mam do śmiechu ochoty. Tak? Tak, właśnie. A jak chce się śmieć, to mi nie wolno. Niedawno... Niechże pani opowie. No? No, niedawno właśnie taką miałam ochotę do śmiechu, a nie wolno mi było. I on tak długo, tak dziwnie do mnie mówił, aż mu łzy przy tym w oczach stanęły. I co? Mężczyzna, który płacze, to okropne. Tak mu pani powiedziała? Nie, po prostu stłumiłam śmiech. Dziecko drogie. A tak się panu podoba moja ręka? Powinna mu to pani wyjaśnić. Proszę mnie pocałować w rękę. A to dlaczego? Bo jak nie, to proszę puścić. Powinna mu to pani wyjaśnić.